Ej, stary! Ej, stary! Stary, mów do mnie! Jeju, klocku! Znowu przesadziłem z midichlorianami. Tablet do mnie mówi. Cześć, witam was w kolejnej recenzji na moim kanale. Dziś 3 razy Junior, w sensie 3 razy Junior to ostatnio było, w sensie było ostatnie dwa moje też recenzje większych zestawów, to właśnie były Juniorsy. Coś mi ostatnio ten świat wkręcił, a mianowicie wkręciły mnie elementy nienaklejkowe, jakże fajnie wykorzystywane w mieście. Nie wiem, czemu tak naprawdę mam taką awersję o tych naklejek, bo czy tak naprawdę bardzo się różnią od nadruków? No, mogą się faktycznie zniszczyć łatwiej. No nie wiem, po prostu znacznie, po prostu bardziej mi się podoba to. Natomiast no, nie jestem oczywiście w tym jedyny, wiele ludzi nie lubi naklejek, co mnie osobiście właśnie nie dziwi. Dziś 10733 kupiłem ten zestaw po to, by wstawić go w mieście i by właśnie tam robił za mechanika, ale o tym też opowiem wam pod koniec filmu. Opakowanie, jak opakowanie, każdy widzi, nie mam tu nic zaskakującego. No z tyłu ładnie zaprezentowane, ale oni często to robią właśnie na Juniorsach, że prezentują jak easy to build to tutaj jest. No i jest to autko jeszcze w akcji. Ja nigdy nie byłem specjalnym fanem bajki autka, być może dlatego, że jej nie oglądałem, ale faktycznie jakoś nigdy nie ten, więc nie sugerowałem się tutaj absolutnie tym gościem, tym autkiem, tym złomkiem. Ha! Nazwę przynajmniej znam, ale ciężko nie znać, gdy jest na każdym rogu jego nazwa napisana sprayem na ścianie. Otwórzmy sobie teraz ten zestaw, zaraz go sobie oczywiście zbuduję i zrecenzujemy. Otwieramy sobie tutaj specjalnym przyrządzeniem. Oczywiście już na starcie nas boli to, jak zawsze w Juniorsach, że no niestety nie mamy tu, wiecie, tego na wciśnięcie palucha, co ja najbardziej lubię. Jednak tak było w moim dzieciństwie, uważam to za najlepszy sposób otwierania klocków. Wyjątkowo ciężka ta paczka do otwarcia. Ma być dla dzieci. Więc zdecydowanie ja zawsze lubię wciskać paluchy i tak jest najlepiej. Co by się nie działo, aż tak pudełek mimo wszystko nie szanuję, chociaż zbieram wszystkie na strychu. Tyle znajdziemy w opakowaniu. Żadnych mega większych elementów, no poza chyba tą skrzynią nie znajdziemy. Dwie folijki plus instrukcja, zaraz wszystko po kolejności omówimy, sprawdzimy tylko co ciekawsze elementy w tej pozycji ją zbudujemy, tak sobie z osobna omówimy. Kod QR oczywiście też jest. Te o dziwo nie chcą się ruszyć. Wychodźcie klocki. Dobra, wysypały się. Nie brakuje w paczce przede wszystkim, co musicie wiedzieć, ciekawych kolorków. Mamy na przykład dwa tego koloru klocki. No łabmi ostrość, no. To jest ciekawy kolor, rzadko spotykany. Podwozie, o, tak wygląda podwozie od tego autka. Całkiem ciekawe, ale też całkiem fajna baza pod jakieś cięższe pojazdy, bo jest to solidne, grube, więc naprawdę też przy okazji wytrzymałe. Co ciekawe, taki element, pierwszy raz się z nim spotykam w historii swojego klockowania. No całkiem ciekawe z tym tutaj, bo też jest solidny, fajny do wielu konstrukcji, jeżeli chodzi o przytrzymanie czegoś. No jest lepszy niż naklejanie tego pojedynczo, co przy wieszeniu czegoś ciężkiego może się łatwiej odczepić. Wow. Pierwszy raz też mam taki klocek, ta sama zasada co wcześniej. Przy jakichś większych konstrukcjach łatwiej odczepić pojedynczy to niż takie grube, chyba bardziej możemy tu po bokach ładnie przymocować. No tutaj mamy taki wskaźnik, też ciekawy, nie naklejkowy, z błyszczącymi elementami. No i nadruczki, takie jak chociażby ten uśmiech. Do jakiegoś fajnego moca, typu wiecie, straszny budynek by się przydał, że się śmieje ci w twarz ten budynek. Ten element też mam pierwszy raz, taki lekko posrebrzany. No, dużo, dużo ciekawych elementów, naprawdę dużo ciekawych elementów. No i tak jak mówiłem, to akurat miałem. No tutaj też ta szyba, ale to tak samo do czegoś strasznego. A gdzie jest w ogóle taki jeszcze tabletowy był fajny element, ale jest tutaj. O, patrzcie, śmiejący się tablet. No, to też jest coś, prawda, no, wesołego, to na pewno. Tu przeźroczysty całkowicie ten, no ciekawy. No i oczywiście mówię ten taumeter, welcome. To ciekawe też jest niesamowicie. Dobra, ja sobie teraz pozwolę, to zbuduję. Zaraz widzimy się na omówieniu tegoże zestawu, tegoże złomka z jego warsztatem. No i cóż my tutaj w tym zestawie otrzymujemy? Na pewno mój pies otrzymał darmowego gryzaka. Gdy tylko na sekundę spuściłem z oczu, patrzcie, dorwała opakowanie. No i już się zabawiła, prawda? Także przynajmniej ktoś jeden miał z nas fajną zabawę. Czy ja miałem fajną zabawę? No, nie powiem. Ostatnimi czasy dużo mamy tych zestawów juniorsowych u mnie na kanale.
Mimo wszystko, nie jestem fanem autek, to jest jeden z lepszych. Przejdźmy sobie jednak do omówienia poszczególnych właściwie konstrukcji. Najważniejszą z nich jest oczywiście to autko, które no jednak, wiecie, tak patrzy na nas trochę tym wzrokiem, że no nie chciałbym takiego typka spotkać w ciemnej ulicy, tak wiecie, tak jadącego na was robiącego... No spójrzcie tylko w te oczy. Czyż te oczy nie są takie trochę pseudodaliczne? No dla mnie kurcze są. I tak w ogóle w sumie nie pasują mi trochę takie zielone. No nie powiem, bo w bajce oczywiście pewnie tak to wyglądało i tak dalej. Ale jakoś tak dziwnie mi same te gałki oczne, mówię, wyglądają. No tutaj element silnika jakiś rozbudowany, bez maski i tak dalej. Jedno światełko to nie jest mój błąd konstrukcyjny. No i ten uśmiech, który cały czas tutaj kurczę też nas wita tą swoją trochę psychodelią. Bardzo ciekawym elementem są na pewno te tutaj, wiadomo, w kolorze, kołpaki w kolorze brązowym. Zazwyczaj jednak są one szare. Ten napis jakże przydatny, dodatkowo jest on po dwóch stronach, więc tym bardziej bardzo fajny, do jakiegoś rodzaju mózgów ekstra. Jedno co trochę rani mnie, że on taki cierpki, to złe słowo, ale wiecie o co mi chodzi. Szorstki, nie jest śliski i aż mi siarki przychodzą, jak robię tak paznokciem. Tutaj z tyłu mamy jeszcze jeden bardzo ciekawy element, którego nie pokazałem na początku, a jest nim, jak widzicie, tutaj ta naklejeczka. No świetna, moim zdaniem świetna, do wielu rodzajów innych konstrukcji, także jeżeli chodzi o mocowanie i tak dalej, to ten zestaw się sprawdzi świetnie, bo ma kilka bardzo naprawdę ciekawych elemencików. U góry lampeczka, to oczywiście to jest element tak ruchomy na tej zasadzie, więc on spokojnie może coś poholować. Chociaż może być z tym trochę problem, bo widzicie, ten element, szkoda, że nie jest bokiem w ten sposób, w sensie. No bo teraz, kurde, chodzi nam na boki, a w dół, no tak sami widzicie, średniawo. Jeżeli już coś mnie bardzo boli w tym secie, to te lusterka, właśnie. Bo z tej strony, z tej perspektywy, wygląda to spoko, tak? Jest ładnie, ekstra, fajne lustereczko. Ale gdy spojrzymy na to z tyłu... No właśnie, pomijając fakt, że wiecie, to nam potrafi się tak w trakcie zabawy odwinąć i tak dalej, potrafi nam się zrobić coś takiego, trochę jak uszy mojego psa swoją drogą, ale no nie wiem, po prostu jakoś, nie, ładnie to wygląda z przodu, czyli typowo kolejny klasyk, dodatkowo widzicie, tam tu zjeżdża w dół, no teraz ładnie w górę mam, zjeżdża na dół, jeszcze jest gorzej, po prostu jakoś ładniej mi to by wyglądało, gdyby tu jakieś klasyczniejsze lusterka zastosowali, no i od tyłu w ogóle widać ten brak opcji lusterkową od góry i tak dalej, no już średnio. Ale to jest jedyny taki mikro minusik tego pojaździku. Sam konstrukt fajny, mega ciekawe tutaj klocki są niespotykane gdzie indziej, a do tego seria już nas przyzwyczaiła. Jedźmy sobie dalej, bo dalej mamy tutaj tą skrzynkę z gracikami. No i kolejny jakże przydatny do mocków element. Tow Mater, welcome. Ciekawy klocek, którym przyda się nam niejednokrotnie, gdy tylko postanowimy coś fajniejszego sobie pomocować. No i takie fajne elementy tu przyczepione. Ten element fajny, taki posrebrzany, jak widzicie. Minus jego jest jedynie taki, że... Znaczy nawet nie tyle jego elementu. Nawet nie mówię, nie tyle tego elementu, co po prostu tego haczka, moim zdaniem, troszkę minusik. No po prostu, no patrzcie, on jest tak połowiczny, tak? Ale mamy tu jeszcze taki element, też do zaczepienia na tym, ale o tym zaraz. Kolejny świetny element, ponieważ jest beznaklejkowy. I kolejny raz mamy coś beznaklejkowego z błyszczącymi brzegami i tak dalej. No i mamy jeszcze tutaj taki kawałek silniczka, aczkolwiek jego już miałem gdzieś tam z innych setów. Także on mnie aż tak bardzo, kochanieńcy, nie cieszy, ale mówię, no jest ciekawostka. Myślę, fajna. Oprócz tego mamy tu ten kosz i on jest w ten sposób zaczepiony. Nie wiedzieć do końca po co, mamy tutaj też taką siateczkę. Znaczy nie wiedzieć po co, no fajnie, że jest tak, lepiej jak jest niż jakby nie było, ale no tak trochę nie wiadomo po co ona tu jest do końca. No i ostatnim elementem no jest kolejny wspominany właśnie już tablet z takim ciekawym autkiem, które też na nas dziwnie patrzy i też troszkę nie tylko przeszkadza, że wiecie, ten element jest tu i tak dalej, no to wystaje. Natomiast tu ten sam komplet co w autku, czyli to mamy do dźwigania. Szkoda, że to nie jest też albo szare, albo w tym momencie, że to nie jest brązowe, bo no jakoś tak słabiej to wygląda, chociaż ta rdza, bo ja wiem. Kolejny raz, no właśnie o tym też mówię trochę o tym płotku, że widzicie, on całkiem się różni od tego, no i tak to, no nie wiem, mnie trochę razi w oczy, by tu zastosowali, wolałbym zastosowanie tego, albo tutaj ten, no byłoby inaczej, a tak to takie, ja wiem, to złomowisko generalnie, no i chyba tak się, no... ten krzaczek jeszcze dodatkowo, spoko, ale tak trochę sobie przyznacie, nie wiedzieć skąd. Ten element mówię fajny, bo on się przyda, no i to oczywiście w pełni obracalne, może sobie sięgać, aj właśnie mi spadło,
Tutaj sobie coś leży. Jak się położy, to będzie dobrze. Tym wysięgnikiem sobie po to sięgamy. Trzeba jeszcze sobie trafić, zaczepiamy i dostarczamy do naszego autka, złomka, który pewnie gdzieś tam to montuje. Nie powiem, cały set, mimo wszystko bardzo spoko. Bardzo spoko. Jestem w szoku, bo z trzech ostatnich setów myślałem, że to Batman będzie najlepszy. Okazał się Batman najsłabszym setem. Później myślałem, że będzie to słabszym i Ninjago najlepszym. No i w sumie tak nie wiem, czy ten jest lepszy niż Ninjago, zważając na to, że jest znacznie tańszy niż Ninjago, tak? Więc jest to duża różnica. Na pewno. Myślę, że nic mi ten set oczywiście nie urywa, ale na taką piękną, ładną ocenę jak siódemeczka jak najbardziej zasługuje, bo no gdyby był faktycznie tańszy, znaczy teraz jest spoko cena, ale wiecie, katalogowo 43, no tak, no, troszkę nie do końca mi się to widzi, chociaż z drugiej strony tą samą cenę mam zestawy startowe z City. Tak czy siak, 7 to jest po prostu moja ocena. Może gdybym lubiał autka, spokojnie ocenę w górę więcej bym dał, ale bajki nie lubię po prostu. Sam set spoko, wiele fajnych elementów. Jeżeli go dostaniecie za 3 dyszki, myślę, że jak najbardziej warto go sobie zakupić. Zapraszam was wkrótce na kolejne recenzje na mój kanał. Obejrzyjcie też w takim razie moje te dwa ostatnie właśnie juniorstwa, o których tu wspominam, ale nie zapominajcie też o moich pozostałych kanałach, gdzie również się dużo dzieje. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Do zobaczenia wkrótce. Bye!